Pytanie, jak wam się podobało w skali od 0 do 10? Takie 7 na 10. Takie nie. 5. No, 6 może. 5, 6? Nie. Ja bym dała 6,5. Słabe. Tylko, kurde, szkoda, że grał Marek Mostowy. Jadę właśnie na paznokcie. Zrobię sobie tematyczne paznokcie i zrobię sobie paznokcie halloweenowe. Jeszcze nie wiem, które, bo podoba mi się parę opcji. Dodałam ankietę na Instagramie i wygrywa chyba to, co mi się najbardziej podoba i to, co mi najbardziej będzie pasowało do mojego przebrania na Halloween. Więc super. Po paznokciach niestety musiałam odwołać wszystkie plany, bo Bali chyba się rozchorował. Przez całą noc wymiotował i nie było zbyt ciekawie, więc odwołałam, o, właśnie nie przepuściłam mojej babci na pasach. Nie zauważyłam w ogóle, że ktoś stoi na tych pasach, bo tak znikąd się pojawiła i była to moja babcia. A wieczorkiem, jak już będę mogła wyjść z domu, to zabiorę was do Action, bo widziałam, że jest parę fajnych rzeczy i muszę kupić parę rzeczy, co się dobrze składa. Właśnie wróciłam z paznokci i mega, naprawdę mega, mega się jaram, bo wyszły przepiękne, dosłownie takie, jakie chciałam. Tak naprawdę wyszłam tylko po ładowarkę do iPhone'a i widziałam ostatnio test na TikToku tych syropów do kawy, więc spróbujemy. Dobra, musicie mi wybaczyć. Nie wpadłam na to, że w sumie jak będę jechała wieczorem, to ludzie będą już po pracy, więc będzie dużo ludzi. I bardzo się wstydziłam nagrywać. Kupiłam w sumie tylko kabel. Jestem bardzo ciekawa tych syropów do kawy, ale widziałam, że są dobre. Były różne smaki. Słony karmel zdecydowanie mnie przekonał, więc wzięłam tę opcję. No i nie obyło się bez... U mnie naprawdę nie ma zakupów bez kupienia czegoś dla psów. Więc mam dwie zabawki. Czy wy zasłużyliście na to? Zasłużyliście na to? Chcecie? Proszę! Macie dwie, żabko! No gdzie jest druga? Bali przykrył, zobacz! Bali siedzi na drugiej. Poczekaj, zaraz ci ją znajdę, Balinek. Wstawaj! Proszę! Macie dwie! Specjalnie kupiłam dwie, żebyście się nie kłócili. Skaj postanowił położyć się tyłem do Bali, żeby na pewno mnie zabrał. Dobra, Skajku. Jadę właśnie po Tymcie, delikatnie spóźniona. Znaczy, nie spóźniłam się, bo spytałam się po prostu pół godziny temu, czy mogę być za 10 minut u niej. Więc nie uznaję tego jako spóźnienie, tylko delikatną obsuwę, mały poślizg. Wstałam trochę przeziębiona, więc z Bali jest już okej, a za to ja jestem przeziębiona, ale wzięłam tabletki, powinno być okej. I jedziemy z Tymcią na lumpy, bo niedługo jest Halloween i mamy parę pomysłów, więc trzeba je zrealizować. Do Tymci mam jakieś 1,5 minuty autem. Pisałam jej, że może już schodzić. Ciekawe, czy zeszła, czy nie zeszła. I takim oto sposobem w 1,5 minuty znaleźliśmy się pod tym ciblokiem. Piękny piesek tutaj przechodzi koło mnie, proszę państwa. Tymcia już na mnie czeka oczywiście. Hello! Hej! Co robisz? Nagrywam dzień z Tymcią. Czemu nie zostałam o tym poinformowana wcześniej?
wcześniej. To jak niespodzianka. Albo kapelusz. A to jest szczytura. Albo kapelusz. Zakupy skończyły się w sumie niczym dla nas. I wszystkim dla moich piesków. Kupiłam im dwie zabawki, które pewnie będą w 5 minut rozgryzione. I kupiłam prześcieradło, z którego zamierzam uszyć im przebrania duszków. Więc tak, my jedziemy teraz zobaczyć jeszcze wypożyczalnię, w której pewnie tak nic nie znajdziemy. No pewnie nie. Ale... jak zwykle. Mówiłyśmy już, że ogarniemy to miesiąc wcześniej. Jest dzień 27, za 4 dni, tak? Dobrze liczę? Tak. Jest Halloween, a my dalej nie mamy nic. Ale mamy pomysły. To się liczy. Pojawiła się nadzieja na to, że jednak Halloween zostanie uratowany. Słuchajcie, ostatni pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Możemy być przebrane za co chcemy generalnie. Ja tu widzę, że tu można... O, patrz, cyk. O, tu masz jeszcze klauna. Tu możesz być też krową, jakbyś chciała być. Patrz, patrz. O nie, przesada. Ej, tego już to jest za dużo. Teraz to ja już nie wiem, kim ja chcę być. Zobaczcie. Ja znalazłam dla siebie idealny strój. Już chyba nie muszę szukać. Właśnie wybieram na farne dyń i jestem podekscytowana, bo kocham ten sezon, kocham dynie. Co prawda dzisiaj nie ma pogody, jest szaro, buro i ponuro na zewnątrz, ale będzie fajnie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Pani mi nie odpowiedziała. No trudno, musimy wytrwać. W ogóle czeka mnie teraz w listopadzie fajny czas, bo mam sporo wyjazdów. Na pierwszy wyjazd jadę od 4 do 6. Dosłownie wracam, przepakowuję walizkę i jadę na kolejny od 6 do 8. Później parę dni przerwy i od 10 chyba do 12 jadę na kolejny. No i na samym początku grudnia też jadę. Bardzo się cieszę, bardzo lubię w ogóle takie życie na walizkach. Ostatnio było tego trochę u mnie mało, ale wracam. Wracam, nadrabiam, a wy razem ze mną. Ten grudniowy wyjazd, to mam wrażenie w ogóle, że będzie trochę takim spełnieniem moich marzeń z dzieciństwa. Bo jadę na Mikołajki do Zakopanego. Zawsze mi się marzyło spędzić święta w górach, w Zakopanem. No i to będzie taki, wiecie, zupełnie inny klimat. No i spędzimy 4 dni w Zakopanem. Mam nadzieję, że już wtedy będzie śnieg. W sumie nawet nie pomyślałam o tym, że może nie być śniegu w grudniu w Zakopanem. Ale gdybym na przykład wiedziała od początku, że nie będzie śniegu, to bym w ogóle nie rezerwowała tego terminu. Myślę, że będzie śnieg. Teraz się trochę zmartwiłam. Nie mogę się doczekać. A jeszcze nie chciało mi się wykadrować. Ja chcę wiedzieć. Ale tak.
Dużo osób.